Dla jednych była prawdziwym wołem roboczym, dla drugich szansą na zakup dla swojej rodziny pierwszego nowego samochodu prosto z salonu. Druga generacja Daci Duster odchodzi właśnie do przeszłości. Czy jednak nadal warto się nią zainteresować? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Pewnie wszyscy wolelibyście, żebym siedział w tej chwili w nowej generacji Dustera. Ja też bym wolał, ale póki nie przyjechała jeszcze do parku prasowego, umówiłem ten test z pełną premedytacją z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałbym się z nią pożegnać i na koniec pokazać Wam taką wersję, że to tak nazwę, Final Edition. Czyli jest to taka najlepsza wersja Dustera, jaka miała być. To, co miało tutaj być zrobione, to po prostu już jest. Także chciałem Wam pokazać właśnie coś takiego na koniec tej generacji. A po drugie, mam tutaj 100 litrów paliwa. 50 litrów 95 i 50 litrów LPG. A takiej wersji u mnie na kanale jeszcze nie było. Także te dwa powody i za chwilę przechodzimy do rzeczy. Jeszcze tylko kilka słów do osób, które zainteresowane są na przykład Dusterem, ale używanym. To już Wam mówię, co możecie, a wręcz co powinniście zrobić przed zakupem. Posłuchajcie. A powinniście wejść na stronę carvertical.com, aby przekonać się, czy Wasz potencjalny zakup jakiś czas temu nie wyglądał tak. Sprawdzicie, ile mogła kosztować taka naprawa. Albo czy jakiś lepszy cwaniak nie bawił się przebiegiem tego samochodu. Potwierdzicie specyfikację. Sprawdzicie historię sprzedaży i rejestracji i wiele innych rzeczy i pamiętajcie, że z kodem AUTOMOTO macie 20% zniżki. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, chcecie usłyszeć kilka takich naprawdę grubych, treściwych cyferek? No to zaglądamy pod maskę. A znajdujemy tam benzynowy, trzycylindrowy silnik o pojemności prawie 1 litra. Przy zasilaniu gazem dysponuje on mocą równych 100 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 170 Nm. Prezentowany samochód rozpędzi się maksymalnie do 168 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 13,8 sekundy przy zasilaniu gazem i 15,1 sekundy przy zasilaniu benzyną. sekund. Pewnie dostanie mi się nieźle w komentarzach za to, co za chwilę powiem. No ale miałem zawsze mówić to, co myślę, więc po prostu to powiem. Na papierze to brzmi dramatycznie. Jak na te czasy to już nieźle, tylko dramatycznie. 14-15 sekund, no to każdy czytając coś takiego stwierdzi, nie. I właśnie po to mówię. Bo ten samochód naprawdę wygląda źle na papierze. Mówię o dynamice, nie o samym samochodzie, źle powiedziałem. Dynamika tego samochodu na papierze wygląda fatalnie. A na ulicy, ja nie będę Wam mówił, że ten samochód jest mega dynamiczny, bo nie jest, ale on naprawdę daje radę. Jak złapiecie te trzy cylindry za gardło, powiedzmy, że za gardło, będziecie cisnąć tego litra. Jesteście w stanie zaakceptować ten fantastyczny dźwięk tego zestawu. To ten samochód naprawdę jedzie. Wiem, pewnie z 90% z Was stwierdziła, że gadam teraz jakieś herezje. A połowa tutaj już nawet nie wróci, bo po co? Tylko ja też zakładam, że 99% osób, które tak napiszą czy pomyślą, to nawet tym samochodem w tej wersji nie jechała. Jak jeździliście, to jest inny temat i oczywiście można się ze mną nie zgadzać, ale właśnie po to tak długo o tym mówię, abyście, nie wiem, czy wybili sobie z głowy, jak to zobaczyliście, abyście to po prostu spróbowali. Bo ten samochód, już tak mówiąc poważnie, naprawdę kręcąc się, oczywiście trzeba to robić, ale dacie radę tym samochodem jeździć normalnie, mimo tak fatalnych danych na papierze. I to nie ma znaczenia, czy to już będzie te 90 koni na benzynie, 100 na gazie, 14-15 sekund, co to za różnica na papierze. A na drodze jest naprawdę ok. Do przeżycia. Da się tym normalnie jeździć. I może na zakończenie tego wątku, ja dynamiki tego samochodu Dustera w wersji Eco G, to tej dynamiki nie uważam kompletnie za wadę tego samochodu. To jest jego cecha i to jest cecha, z którą da się żyć na co dzień. Co do wad, to przejdziemy sobie do tego za chwilę. Najpierw sprawdźmy bagażnik. A ten oferuje 445 litrów, co nie jest może jakąś wartością rekordową, ale jest naprawdę dobrze.
Między innymi dzięki bagażnikowi, czy może raczej jego pojemności, Dustera możemy i uważamy w Polsce, w bardzo wielu przypadkach, za samochód rodzinny. Sprawdźmy natomiast, jak to wygląda na kanapie. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu i siedząc sam za sobą, mam jeszcze trochę miejsca na kolana. Nie ma tej przestrzeni jakoś bardzo dużo, to na pewno, ale stopy schowam bez problemu i po prostu się tutaj zmieszczę. A jak to jest w przypadku 192-centymetrowego Grześka? Sprawdzamy. No i jak widać, Grzesiek też się tutaj zmieścił. Wiadomo, że nie będzie mu tutaj jakoś mega wygodnie, ale szczególnie miejsce nad głową. W moim przypadku to jest oczywiste, ale nawet w jego przypadku tego miejsca jest bardzo dużo. Także jak zawsze takie rzeczy jak bagażnik czy kanapa, ja polecam sprawdzić na swoim przypadku. Bo wszyscy wozimy w bagażniku inne rzeczy, czy też inne osoby na kanapie, ale to jest generalnie samochód, który raczej pozytywnie zaskakuje przestrzenią, jaką oferuje z tyłu. Ale dobra, przeskakujemy na kanapę, bo Dustera pewnie oglądaliście już milion razy, ja sam go wiele razy testowałem, więc nie będę skupiał się na każdym aspekcie. Jak chcecie takie aspekty poznać, to podlinkuję gdzieś w opisie te poprzednie filmy, więc odsyłam Was tam, no ale tak na szybko, jak komuś się nie chce wracać. Więc przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. No i to jest właśnie to miejsce, gdzie Duster chyba najczęściej był krytykowany. Bo z zewnątrz wiele osób mówiło, fajnie, wyższy samochód, większy, niedrogi, można mieć coś takiego, ale wsiadali do środka albo oglądali jakiś film. I mówili, że co to w ogóle jest, tragedia, te materiały i tak dalej, w ogóle dramat. Ja w takim dużym skrócie powiem tak. Te materiały to, wiadomo, nie jest żadne mistrzostwo świata, ale one dzisiaj to jest już zupełnie inna bajka niż to, co było kiedyś. Stuknąć? Wiadomo, ale jeżdżąc na co dzień, to nie jest tak, że tutaj wszystko skrzypi, macie jakieś centymetrowe przerwy między elementami, zupełnie tak nie jest. To jest samochód, który ma być oczywiście prosty, praktyczny w takim względzie, że ma się nie psuć, ma być tani w użytkowaniu, ale na pewno dzisiaj w środku nie jest już żadnym paździerzem. Natomiast odnośnie tej prostoty, to jeśli nie przepadacie, tak jak ja, za tą dzisiejszą modą, gdzie wszystko jest dotykowe i tak dalej, mówię głównie o sterowaniu klimatyzacją, bo tego używamy chyba najczęściej, to tutaj wszystko jest tak, jak ma być, tak jak powinno być. To jest proste. Zwykłe pokrętło do zwiększenia czy zmniejszenia temperatury. Zwykłe pokrętło do zwiększenia nadmuchu, czy też zmiany kierunku nadmuchu, samo włączenie klimatyzacji i tak dalej. To wszystko jest proste jak drut. Pasuje do tego samochodu, chociaż moim zdaniem pasuje do każdego samochodu, bo tak to powinno być zrobione. Natomiast, i tu głównie zwracam się do takiego jednego koncernu, który ma chyba z 13 marek pod sobą i pewnie z 10 tego nie ma, a samochody kosztują dwa razy tyle. Bezprzewodowe Android Auto, bezprzewodowy CarPlay w Daci i już od dawna. I nie przyjmuję żadnych tłumaczeń, że tam ktoś nie ma jakiegoś softu czy coś. To jest Dacia i ma to już dawno. Powiem więcej, nie dość, że to ma, to to bardzo dobrze działa. Wsiadam, wszystko się łączy, nic nie zrywa, mapa googlowska i tak dalej. To wszystko śmiga, hula, bez żadnego zająknięcia. Naprawdę to jest kapitalna rzecz, że to tutaj jest. W system nie będę się wgłębiał, on jest, parę razy chyba używałem takiego stwierdzenia, taki biało-czarno-pomarańczowy smartfon. I to taki smartfon nie najnowszy. Kilka okienek, proste jak drut, bardzo łatwo tutaj wszystko znaleźć. Może też dlatego, że tych funkcji nie ma za dużo, ale po co tutaj te funkcje? On też na szczęście jest umiejscowiony niżej, nie wystaje gdzieś tutaj na pół metra. Naprawdę prosty, ale bardzo praktyczny tablet, wyświetlacz, multimedia, zwał jak zwał. I tak samo zegary. Wyświetlają najprostsze rzeczy, najbardziej potrzebne. W ogóle są tutaj zegary, a nie jakieś cyferki. Także kolejny element pasujący charakterem do całego tego samochodu. Ale to są wszystko, że tak powiem, rzeczy tutaj trochę marginalne. Przejdę do tych najważniejszych i do tych, o których nie mówiłem, no bo takiej wersji nie miałem, czyli do jazdy i gazu. I takiej praktycznej, codziennej strony wykorzystania tego samochodu. No to tak, powiedziałem, że jako wady, nie będę tutaj wymieniał dynamiki, materiałów, tego jak to jest zrobione, bo ja tutaj wady widzę gdzie indziej. Są dwie rzeczy, których ja w Daci Duster nie cierpię. I to są rzeczy, które mi tutaj naprawdę przeszkadzają. Jestem przekonany, że albo będę Was bardzo namawiał, żebyście sprawdzili to bardzo na sobie, a mówiąc to słowo bardzo kilka razy, mam na myśli nie przejechanie się w koło salonu, bo tego nie zobaczycie, tylko starajcie się zawsze taki samochód wziąć na trochę dłużej. Nawet wypożyczyć na 2 godziny, jak nie da się na weekend. Pojechać gdzieś dalej. Co to są za rzeczy? Po pierwsze, skrzynia
a na pewno pierwszy bieg. Ja nie jestem osobą, która być może powinna się jakoś bardzo wypowiadać na temat skrzyń manualnych, bo bardzo rzadko z nimi jeżdżę i nie jestem mistrzem ich obsługi. Te skrzynie wychodzą po prostu z użycia, ale z drugiej strony no jeździłem pewnie kilkanaście lat manualami, a może już nawet dłużej, nie chcę mi się tego liczyć, po co się denerwować, ale tydzień jeżdżę tym samochodem, cały czas jeżdżę w korkach. Żeby tym ruszyć płynnie, da się, tylko się naprawdę trzeba postarać. A mi się nie chce starać płynnie ruszyć samochodem. Może to już wiek, może to już takie przyzwyczajenie do automatów. I pod tym kątem mówię, jak na przykład nie jeździliście automatem, a są takie osoby, nie lubią tych automatów, chcą manual, to może to dla Was minus nie będzie. Ale mówię o swoim zdaniu, to jest mój kanał. Nie lubię tej skrzyni. Bardzo nie lubię jedynki, bo te następne biegi to jeszcze jak cię mogę. Ale co jest dla mnie najgorsze, nie da się zamówić Dustera z gazem i z automatem. Bo 4x4 bym pominął, ale strasznie chciałbym mieć w tym samochodzie automatyczną skrzynię, bo to by zmieniło mój odbiór tego auta. Jedynka. Super. A druga rzecz to fotele. I to też było mówione już pewnie 1620 razy, więc powiem 1621, ale po pierwsze ten fotel się buja. Co zauważyłem? Buja się fotel kierowcy, a pasażera nie. Nie wiem o co chodzi. No ale tak tutaj jest. A po drugie te fotele są mega niewygodne. Mają krótkie siedzisko. Jakaś dłuższa jazda średnio polecam. Natomiast bardzo polecam te dwie rzeczy sprawdzić na sobie. Bo z fotelami i nawet ze skrzynią bywa różnie. Każdy z nas ma inny odbiór takich elementów, więc powiedziałem swoje zdanie. Dajcie znać, jakie jest wasze. Ale teraz lecimy dalej. Nie będę się co prawda długo wypowiadał na temat tego, jak Duster się prowadzi, jak jeździ po zakrętach i tak dalej, bo po co? Chyba każdy się spodziewa. Natomiast takie praktyczne względy. Ten samochód gdzieś do 100 km na godzinę moim zdaniem jest wyciszony w miarę ok. Powyżej oczywiście robi się tutaj głośno. Jak macie zamiar latać tym dużo w trasie, a mogłoby o tym świadczyć LPG, to znowu powiem po raz setny, sprawdźcie to na sobie. Ja się zastanawiałem, jak porównać to wyciszenie, ale to jest tak indywidualny aspekt, bo jest inaczej, jak ktoś wsiada w ten samochód z Mercedesa, nie wiem, miał służbowy, kupi sobie taki, bo na takiego stać, a inaczej jest, jak wsiada z Poloneza. Więc dla jednej osoby to może być tragedia, a dla drugiej to może być spoko, bo wsiadła na przykład pierwszy raz w nowy samochód, a Duster to jest właśnie taki model. To jest pierwszy nowy samochód bardzo wielu osób. I mówię tutaj głównie do tych, którzy będą zaraz pisać w komentarzach. Piszcie, ja Wasz punkt widzenia też rozumiem, ale to jest trochę indywidualny aspekt, mówię o wyciszeniu. Natomiast mniej indywidualne jest spalanie. Chociaż może z drugiej strony to też zależy od jazdy. No to cofam. Może spalanie też jest indywidualne, ale powiem, jak to wychodziło u mnie. No i tak, nawet sprawdzę teraz. Jadę na benzynie. Moje średnie zużycie to jest 9 litrów. I ja w Warszawie zużywałem, jak się postarałem. Nie trwało to długo, ale jak się postarałem, to spalałem około 8 litrów. Z kolei jak się nie postarałem, to było około dychy. Te 9 to pewnie jest taka w miarę obiektywna wartość dla mnie w warszawskich korkach, bo podkreślam, cały czas jeździłem w korkach. Natomiast jak sobie wyjechałem z Warszawy i jeździłem gdzieś tam do tych 80-90 na godzinę pod miastem, to potrafiłem tym samochodem spalać 6 litrów, na ekspresówce powiedzmy 7, na autostradzie powiedzmy 8. Odnośnie gazu to trzeba sobie dodać litr, półtora do dwóch, w zależności od warunków. Natomiast po zatankowaniu tych zbiorników do pełna, to macie jakieś 1200, 1300, 1400 km zasięgu. Odbiję od razu komentarze osób, które napiszą, po co jeździć na benzynie, jak macie gaz. I to jest pełna zgoda. Ale powiedzmy, że jedziecie, nie wiem, do Chorwacji. Tankujecie się gdzieś tam pod granicą. I od tego miejsca macie, załóżmy, 1200 km zasięgu. No to wtedy to już ma sens. Albo jedziecie w jakieś miejsca, gdzie nie wiecie, gdzie będzie stacja. Albo wiecie, że to paliwo jest, ale nie wiecie, co to jest za paliwo. 1000, powiedzmy 300 km zasięgu, no to jest coś wow. I to mi się w Dusterze naprawdę podoba. Podoba mi się też to, że przez to, że to jest instalacja fabryczna, nie tylko mamy umiejscowiony w fajny sposób przycisk do włączania czy przełączania gazu, czy przełączania na gaz,
to komputer pokładowy pokazuje nie tylko zawartość zbiornika benzyny, zasięg na benzynie, średnie spalanie, ale te same wartości pokazuje odnośnie LPG. To jest super, bo z reguły jak dołożymy sobie instalację, to mamy po prostu pstryczek i koniec. O całej reszcie dowiadujemy się, jak się kończy gaz. A tutaj wszystkie wartości, które mamy do benzyny, mamy też do gazu. Kapitalna sprawa. Kilka szybkich spostrzeżeń. Kamera cofania jest, może powiem tak. Za to system audio jest zdecydowanie lepszy, niż moglibyśmy spodziewać się w tej klasie samochodu. Mamy mechaniczny hamulec ręczny. No i co mi się bardzo podoba, z tyłu znajdziemy dwa porty USB. No i dobra, to tak z grubsza, ale zanim sobie podsumujemy, no to chyba najważniejsza rzecz, sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Ceny Dastera Eco G z rocznika 2024 startują z poziomu 83 800 zł za wersję Expression po 94 800 zł za wersję Journey Plus. Tak jak wspomniałem, do wersji z LPG nie zamówimy skrzyni automatycznej, nie jest również dostępny napęd na 4 koła. I teraz patrzcie, samochód, który, mówię o tej wersji, o tej testowanej dzisiaj wersji, między 84 a 94 tysiące. Bo jeśli wymyślicie sobie, żeby w waszym garażu zaparkował Duster z 4x4, z automatem, 150 koni, to to nie będzie już tani samochód. On nadal będzie tańszy od rywali, ale na pewno nie będzie już tani. Natomiast ta wersja, oczywiście zawsze, cały czas mamy tę gwiazdkę, jak na dzisiejsze czasy, ale ta wersja jest tania. A to jest po pierwsze, nie jakaś popierdółka, mówię o rozmiarze, nie o silniku. Po drugie, w tej cenie mamy już gaz i po trzecie mamy bardzo fajne wyposażenie i to jest wszystko całkiem dobrze zrobione. I nawet do przeżycia wygląda. Więc 85, 87, nawet powiedzmy te 90 tysięcy. Za takie auto dzisiaj to jest naprawdę, trzeba powiedzieć, okazja. Pytanie oczywiście, czy w głowie jesteście w stanie przestawić sobie, że jedziecie z tym, może nie znaczkiem, ale napisem. I ja powiem jeszcze w ten sposób, bo wiem, jakie będą komentarze. Nie trudno to przewidzieć, ale naprawdę niech każdy jeździ takim samochodem, jakim chce. Albo niech każdy jeździ takim samochodem, na jakiego stać. Bo też pytanie, czy lepiej kupić Dacię, na którą cię stać i żeby ktoś w komentarzach napisał, że masz tam Opla, Peugeota czy coś. Czy lepiej zadłużyć się na nie wiem ile i zamiast coli pić Polo Cocktail czy co to tam jest tańszego. Niech każdy decyduje sobie sam, to jest moja opinia. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, chociaż trochę się domyślam. A, powiem jeszcze, bo zapomniałem. Może to nie jest najlepszy moment, ale właśnie mi się przypomniało, że świeci się tu takie coś czerwone. Start-stop. To jest przycisk, który jest, powinien być zintegrowany z tym. To też chyba jest start-stop. To jest wyłączenie systemu start-stop. To jak ten samochód się uruchamia przy każdym wyłączeniu silnika na światłach czy gdzieś. Poezja. Uwielbiam. Ale za każdym razem wyłączam, żeby sobie dawkować te przyjemności. No i dobra, chociaż mam jeszcze z 1270 km zasięgu, to wystarczy, jadę do domu i czekam na wasze komentarze odnośnie tego auta. Co myślicie o tej odchodzącej już generacji Dustera? Może taki samochód mieliście, więc jak będziecie go wspominać? Czy jesteście zainteresowani nowym? Może też czego spodziewacie się po tej najnowszej, zaraz wchodzącej generacji Daci Duster? Pogadajmy sobie w komentarzach. Jak zawsze poproszę na koniec o ocenienie tego materiału, jak macie sekundę. To mi się naprawdę bardzo przydaje. No i co? Jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!